Hej kochani, a dzisiaj będziemy wymieniali pastę termoprzewodzącą w moim Legionie. Przy okazji pokażę wam, jak najłatwiej i najszybciej rozpoznać to, że wasza pasta wymaga wymiany oraz jak rozpoznać, czy wymaga wymiany na procesorze, czy na karcie graficznej, chociaż w wypadku laptopów przydałoby się wymienić i tu, i tu. Jesteście ciekawi? To zapraszam. Dobra, przede wszystkim jak do tego doszedłem, że pasta wymaga wymiany. Polamy Geta i patrzymy na on-screen monitoring. I przede wszystkim na pierwsze, na co patrzycie, na temperatury waszego procesora. Jak dobrze widzicie, jeżeli już zaczynają przekraczać 90 stopni, a już na spokojnie na niektórych rdzeniach dochodzi nawet do 100, wczoraj mi się nawet raz wyłączył, oznacza to, że wasza pasta termoprzewodząca po prostu wymaga wymiany. Chociaż patrząc na kartę graficzną, tutaj pasta termoprzewodząca ma się całkiem nieźle, bo jest, zobaczcie w ogóle, jaka jest różnica temperatury. Na GPU mamy 77 stopni, a na procesorze ponad 90. Nawet tutaj prawie do sety już dochodzi w niektórych rdzeniach, więc... Cóż kochani, wyłączamy GTA i pora na rozsiórkę. Ten frame time tutaj troszeczkę jest niepokojący w menu głównym, jak dobrze widzicie. Tak, to nie są ścinki kamery, to są ścinki tutaj frame time'u. Spadki ze 180 nagle do 50 klatek? Na wykresie coś tu jest nie halo. Rzucimy okiem na tą płytę główną, kochani, przy okazji. Zaczynamy od tego, że wyłączamy naszego lapka. Następnie zamykamy naszego lapka i przechodzimy sobie do powolnej rozbiórki. Znaczy jeszcze zanim do tego przystąpimy, warto powiedzieć, co nam by się tu przydało. W naszym Legionie mamy różne długości śrubek, dlatego bardzo wiele magnesów neodymowych, na które później nasze śrubki zostaną naprowadzone. To, kochani, bardzo się przyda. Następnie oczywiście wiadomo, śrubokręt płaski oraz krzyżakowy. Niektóre śrubki mają zjechane gwinty i takim małym płaskim jeszcze można cokolwiek tutaj na nie poradzić, niżeli rozwiercać. I z naszych wszystkich neodymowych, jakie tu pozbierałem, bierzemy sobie taki jeden, na spokojnie starczy i będzie on służyć za magazynowanie naszych śrubek odpowiedzialnych za trzymanie naszej dolnej obudowy. Ok. Ok, kochani, wszystko. Teraz możemy przejść po segregowaniu naszych śrubek od obudowy na jednym magnesie. Możemy sobie, kochani, na spokojnie przejść do otwierania naszej obudowy. Zawsze zaczynam, kochani, od boku, właśnie prawego. Najpierw tu. No już paznokciami robimy na spokojnie. Jeżeli wasz lapek był otwierany wiele razy, to nie będzie z tym problemu. Ok, jak dobrze widzicie, bok nam odszedł. I teraz możemy dalej kosteczką zatrzaski, hop, jeden po drugim otwierać w taki sposób, powoli rozszerzając naszą obudowę. Tu trzeba delikatnie, bo akurat te wyloty powietrza bardzo łatwo się wyłamują. Pamiętajcie, kochani, jeżeli któraś strona za mocno trzyma, nie siłujcie się, wykorzystajcie takie szpary, żeby w inne miejsca dotrzeć, tak jak, kochani, mówię, właśnie tu. Jak nie od prawej strony, to od lewej strony, w taki sposób. Następnie, teraz, tutaj wykorzystujemy tą szczelinę i zatrzask możemy na spokojnie, delikatnie podważyć. Rozciągnęliśmy jeszcze bardziej, głębiej wchodzimy naszą kostką. Tutaj już niestety musimy sobie pomóc ręką. O, i w taki sposób nasza obudowa odchodzi, nie musieliśmy się szarpać. Dobra. I pierwsze, kochani, co robimy po otworzeniu laptopa, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac? Odpinamy źródło zasilania bateryjnego. Oczywiście baterię BIOS możemy zostawić, żeby sobie trzymała ustawienia. Ona tutaj nie zasila zbyt wielu sekcji. Teraz by się przydało dobrać do naszego chłodzenia i zobaczyć, jaki jest stan pasty. I tak też, kochani, zrobimy. Więc zaczynamy po kolei według naszej numeracji. Akurat rozkręcenie nie musi się odbywać według numeracji producenta, aczkolwiek my tak zrobimy. Jak producent sobie radzi, czyli jedynka, dwójka. I
i spójrzmy, co tam się dzieje. Ło. Termopady nie są w złym stanie, na pierwszy rzut oka mogę wam powiedzieć. Ale... No... Sami przyznajcie, spory kłębek. Sami widzicie, to akurat jest gąbeczka, na to nie patrzcie. No nie jest źle. No dobra. Tutaj też jakiś koteczek się znalazł, ale ale przelot jest. To jest najważniejsze, kochani, że jak widzicie, przelot jest. Nie jest zatkany. Dobra, potem sobie odkładamy na bok. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja przy wentyla. To wygląda ciekawie. Kotek skórzu i włosów. Dobra. Nieźle. Dlatego, no, tutaj to samo. Jak dobrze widzimy. Przepraszam, że mieliście ostrość na to i musieliście to widzieć. Nie zazdroszcie mi w każdym razie. Włoski są tutaj. Nasz procesor jest tutaj. Zobaczmy, jak się ma pasta. Test szpatułki. Jak już można w niej rysować, to jest nieźle. Więc cóż... No, że to jest Thermal Grizzly, to nie ma aż takiego stona tutaj, ale... A co wam mówię, sami widzicie, co to jest. To rozmarować to jeszcze raz, no sami widzicie, że się nie da. Trzeba to po prostu ściągnąć i nałożyć nową pastę. A na karcie graficznej? O dziwo się trzyma, ale tu jest większa powierzchnia, dlatego są mniejsze temperatury, bo już jest większa powierzchnia rdzenia. I odprowadzanie ciepła, jak dobrze widzicie, jest o wiele lepsze, ponieważ jest większa powierzchnia odprowadzenia tego ciepła. Ale tutaj też by się przydało wymienić. A jak już mamy 8,5 grama MX4, to zobaczymy, jak w porównaniu do Thermal Grizzly będzie się sprawować. Na pewno ma mniejszą przewodność cieplną, więc będzie troszeczkę gorzej, ale no lepsze to niż to, co tutaj zbieramy. A z grafiki? A na grafice to jeszcze jakkolwiek jest smarowywalne. Sami widzicie, jaki jest tego, kochani, stan. A jeżeli, kochani, macie gorsze podejrzenia i zdarzyło wam się kilka przygód z zalaniem klawiatury, radzę wam odkręcić płytę główną. Oczywiście nie polecam robić tego osobom mniej zaawansowanym i zobaczyć, czy po tej stronie nie kryją się jakieś niespodzianki z tego tytułu zalania. Na przykład jakaś wilgoć lub tym podobne przygody, które mogły na waszą płytę główną wraz z wilgocią nadejść. Czego wam oczywiście nie życzę. Jak ja tutaj patrzyłem, to jedynie troszeczkę wilgoci miałem przy porcie podświetlenia naszej klawiatury. W tym wypadku podświetlenia białego, nie jest to Legion 7 Pro, jest to Legion 5 Pro. Ale tak poza tym więcej wilgoci tutaj nie zauważyłem, jak właśnie w okolicach tych portów. I tak wygląda nasz wacik po wytarciu tej wilgoci. No jak widzicie, nie jest czysty, czyli coś tu było na rzeczy. Na szczęście w żadnych innych miejscach tego nie odnotowałem. Dobrze, że jest tutaj to foliowanie w razie takich przygód, bo właśnie pod tą, kochani, folijką, co tutaj widzicie, już się kryje nasza klawiatura i jeżeli tutaj cokolwiek by przeciekło, to ta czarna folia jakkolwiek to ochrania, jednocześnie izoluje płytę główną od tego, o tyle dobrze, ale coś tu zawsze może się przesiąknąć, więc warto także na to zwrócić uwagę. Jeżeli macie takie inne podejrzenia, że pastę macie świeżą, a wasz procesor i tak się przegrzewa, to najczęściej może być, kochani, właśnie kwestia zalania, że się jakaś cewka grzeje, albo coś innego się może gotować w najgorszym wypadku. No to, kochani, musicie szczególnie uważać na to szczególną ostrożność, jeżeli macie świadomość, że wasz szlapek był niejednokrotnie zalewany. Wracamy do naszego chłodzenia. I lecimy ze ściąganiem pasty termoprzewodzącej starej i nakładaniem nowej. A więc co? Nasączamy wacik spirytusem salicylowym. Oczywiście nie nad elektroniką, chociaż spirytus salicylowy jest o tyle dobry, że wyciąga wilgoć z elektroniki. Jest trochę porysowany. Nie, to nie jest, kochani, niestety brud. Tu już trzeba uważać. I teraz zaraz przechodzimy na rdzeń graficzny. Aż tutaj patrząc na tą pastę, tak się zastanawiam, czy jej nie zostawić, chociaż no... No patrzcie, no. Można byłoby się kłócić, ale jednak no te boki, zobaczcie, jak to wygląda. Tak, nie ma co. Nie idziemy na kompromisy. Jak już mamy 8,5 graba MX4, to...
zróbmy i z tym porządek. Tylko tutaj jest troszeczkę gorzej, bo są rezystory po drodze i trzeba je to bardziej szczegółowo oczyszczać. Ale myślę, że nie będzie z tym większego problemu. Dobra. I voilà, kochani. Idealnie czysty rdzeń. Pomiędzy rezystorami nie ma ani skrawka pasty termoprzewodowej. Jest tu po prostu pięknie, czyściutko. Na takie coś możemy na spokojnie nakładać naszą nową pastę. Oczywiście jeszcze wypolerujemy, żeby nie było tych smug po resztkach wyschniętych spiertu ze salicylowego. I voilà. Teraz musimy przejść do kolejnej części, czyli czyszczenia naszego chłodzenia. Jak widzimy, termopady są w dość dobrej kondycji. Kusiłoby mnie, żeby te na sekcji zasilania procesora w pierwszej kolejności wymienić, tak, ten cienki pasek. Ale jak na razie jest ok. Trzymają swoją miękkość, swoje parametry. Więc jak na razie je zostawiam. Dzisiaj robimy samą pastę. Oczywiście termopady standardowo, wymieniając pastę, także przydałoby się wymienić w tym samym zabiegu. Pamiętajmy o tym. Lecz jeżeli uznajemy, że jeszcze dadzą radę, a nasz sprzęt nie jest jakoś mocno obciążany grami z ray tracingiem i tak dalej, to tu na spokojnie da radę. Te termopady jeszcze sobie na spokojnie poradzą w takim stanie, w jakim są. A są w całkiem niezłym. Więc dobra. Jesteśmy gotowi na nakładanie naszej pasty, kochani. Do czego w tym momencie będziemy powolutku zmierzać. Tu nam się przyda czysta szpatułka. Dobra, kochani, najpierw grafika. Dobra, teraz procesor. Nie przejmujcie się tym dookoła, to i tak się rozejdzie po tych rezystorach. Ważne, żeby to była nowa pasta, a nie ta stara.
Dobra, kochani, i na końcu mojego nowego sposobu nakładania pasty termoprzewodzącej na koniuszek, na środeczek. Tu. Ops. I tu. Hops. W takim ogromnym skrócie. Teraz możemy przejść do nakładania naszego chłodzenia. A więc zaczynamy. Upewniamy się, że nasze otwory i śruby są w tych samych miejscach. Tak, są w tych samych. Dobrze. Dociskamy tylko śruby, nie dociskając chłodzenia, aby nam na początku nic nie zaczęło bokami wyciekać. Tylko wkręty. Miejsca śrub. I teraz kręcimy. Zgodnie z numeracją, którą tutaj widzimy. 2. W tym wypadku 1. 2. 3, 4, tak w skrócie, i kręcimy. I voilà. I w taki sposób mamy wymienione chłodzenie w naszym legionie. Poszło to szybciej niż myślałem, szczerze mówiąc. Dobra. I w taki sposób, kochani, mamy to zrobione. Teraz wypadałoby go po prostu skręcić, ale jeszcze przed tym nie zapominajcie o takich szczegółach, jak podpięcie baterii, a później pojawiają się tematy na elektroda, po wymianie pasty termoprzewodzącej brak baterii, praca tylko na zasilaczu. A później temat rozwiązany, zapomniałem podłączyć konektora od baterii. Ach, nie ma co. Naprawdę. Dobra. Jeżeli nasz konektorek jest podłączony, i wszystkie inne konektorki też są podłączone, to możemy już go definitywnie skręcać, bo nie pozostało nam tak naprawdę już nic innego. Więc pora na naszą obudowę. Najpierw zatrzaski góra, później boki. A na samym końcu skupiamy się na dole, żeby tu zatrzaski także i się dobrze spasowały. Jeżeli już wszędzie z boków, z tyłu jest wszystko idealnie spasowane. O, czasem tutaj w takich miejscach nefralgicznych trzeba pomóc. Tak jak widzicie. Na rogach. Najczęściej na prawym rogu. Taka ciekawostka. W tym lapku jest problem ze spasowaniem. Trzeba docisnąć mocniej. Ale tak to wszystko wchodzi. I możemy już go zakręcać. Co? I tu, kochani, popraweczka na koniec. Oczywiście zawsze można pomylić kolejność śrubeczek i przy składaniu najczęściej to się okazuje. Ten wkręt ma być wolny, ponieważ jest to wkręt do mocowania środkowej śruby obudowy i ta śrubka, która była tutaj, nie przyuważyłem, ale wy pewnie przyuważyliście dla spostrzegawczych brawo, że tutaj brakowało mocowania śruby przy lewym wentylatorze, więc wracamy dalej do składania. Zrobione, kochani. Teraz pozostało nam jedynie podłączyć go, zobaczyć jak działa, czy będzie się grzać od startu. Dobra, kochani, uwaga, czy będzie obraz. I artefakty na dzień dobry. Nie, żartuję. Legion, jest. Jak szybko się uruchomi? Nowiutkie chłodzenie, nowiutka pasta od razu. Tak jest. Do Windowsa też bardzo szybko mnie zalogowało. Dobra. 43 stopnie w idlu.
na GTX-ie. Jak na laptopa jest to bardzo dobrze. Zobaczymy, ile będzie w GTA pod obciążeniem. No i od startu, kochani, takie temperatury na procesorze powinny być. Widzicie, jaka różnica z tym, co było na początku? Oczywiście dopiero jesteśmy na ekranie startowym gry. A zobaczcie, jakie są temperatury, ale jakie są skoki ogromne. 58 stopni, 67, 59, 62, takie bardzo mocne wahania. Ale widzicie teraz, w jakich granicach są te temperatury. Nie są w granicach 90-95, tylko w granicach 50-60-70. To kochani, co nałożyliśmy, to jest Arctic MX 4 oczywiście. Tak jak widzieliście, nie jest to żaden Thermal Grizzly, więc termicznie, jak dobrze widzicie, nie jest tak idealnie, jakbyśmy nowego Thermal Grizzly'ego tutaj położyli, ale jest lepiej niż było, na co niektórych rdzeniach. Chociaż jak dobrze widzicie, i tak jest dosyć cieplutko, gdzieniegdzie. I chyba by się jednak przydało też moim zdaniem wymienić te termopady na sekcji zasilania procesora, to by się jednak przydało wykonać, tak jak dobrze widzicie, ale nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Myślałem, że będzie ciutkę lepiej, ale nie jest źle. Wymieniliśmy pastę i takie są efekty po wymianie. Temperatury są niższe o parę stopni Celsjusza. No są takie skoki, że ciężko pojechać. Chociaż tutaj gdzieniegdzie jest 75 stopni, więc jest to wiele lepiej na pozostałych rdzeniach. Tutaj na pierwszym rdzeniu też nie jest źle, jak dobrze widzicie, 83 stopnie, ale tutaj skacze też było przed chwilą 88, teraz 92. Takie skoki, jak widzicie, więc ciężko znaleźć tutaj pomiar referencyjny, jeżeli mamy aż tak duże skoki w temperaturach. Myślę, że nie jest źle i teraz w GTA można przez jakiś czas grać, ale ogólnie pamiętajcie, wymieniając pastę termoprzewodzącą, postarajcie się też wymieniać także i termopady. To jest taka ode mnie bardzo istotna uwaga. Ale dzisiaj, kochani, kończymy. Myślę, że operacja została zakończona sukcesem, bo już nie mam aż takich lagów non-stop w GTA, jakie były. Ponieważ już miałem nawet sytuację, że lapek mi się raz wyłączył, ponieważ doszło do przegrzania się. Oczywiście nie mówię tu o przegrzaniu się GPU, bo karta graficzna tutaj spokojnie ma bardzo temperaturę, jak widzicie w lewym górnym rogu. Tylko że jest procesorem właśnie. Także jak będę wymieniał termopady, a jak się już Arctic wypali, od razu Thermal Grizzly nakładamy obowiązkowo. Tak jak widzicie, przewodność ciepła Arctica jest ok, ale do takich bardziej konstrukcji z mniejszym TDP, z takim już, jak dobrze widzicie, z procesorem z dość dużym zapotrzebowaniem ciepła, aby się przydał jednak Thermal Grizzly. Arctic już tutaj, jak dobrze widzicie, do takich rzeczy nie wystarczy. Do takich codziennych rzeczy na kompa gdzieś tam, na chłodzenie dobre, jak macie w kompie, to ok. Chociaż też bym wam polecał Thermal Grizzly. Nie ma co oszczędzać na paście termoprzewodzącej, a to jest, kochani, właśnie przykład. Dobra, na dzisiaj, kochani, kończę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, hej.